Na szlaku kultury. Dzień dobry, witamy przy zagrodzie z dzikami, z takimi dzikimi świnkami. Dosyć sympatyczne stworzonka, które nam tu przy okazji też coś opowiadają. No, są dość takie towarzyskie, dość bardzo inteligentne, jak to świniowate. No i stworzonka, które tutaj można u nas zobaczyć w takim większym statku, no, zwanym oczywiście patachą. Także to takie stworzonka, które no, niestety teraz nie mają dobrej prasy, ze względu na różne takie powiedzmy. No, zabiłości, które tam zwłaszcza te dziki dotknęły, no tu nasze całe szczęście zdrowiu sobie fajnie żyją, no nie mają też kontaktu z tymi dzikimi, jakimiś dzikami, stworzeniami, także no tutaj powiedzmy w miarę bezpieczne, no i mamy taki cały przekrój powiedzmy rocznikowy, młodsze dziczki jeszcze tegoroczne, starsze dziki również, od jeńca dużego, no tutaj raczej tam z tyłu troszeczkę sobie wyleguje się w tle, tak nie wiem, czy go tam będzie dobrze widać, no ale niektóre są dość pokaźnych rozmiarów, niektóre dość potężne, no i teraz wyglądają coraz bardziej okazale, w lecie czasami na troszkę bardziej przypominają taką szarą świnkę, ponieważ tracą całkowicie z siebie ten głos, natomiast teraz już zaczynają wyglądać trochę nawet jak niedźwiadki, przyjdą śniegi, przyjdzie zima, no to będą dopiero wtedy tak totalnie potężnie wyglądały. Co jedzą dziki? No głównie to jest kukurydza, marchewki, żołędzie, kasztany teraz w tym okresie, jak... Zwierzęta wszystko żerne też. No. Co wykopią? Co widać wykopią, też po wybiegach? Tak. Specjalnej suplementacji tutaj chyba nie używacie. Są raczej na terenie leśnym, bardzo powiedzmy takich normalnych warunkach. Nie w jakimś pomieszczeniu wyrwanym ze środowiska, ale też nasze drzewa, buki piękne dookoła, dęby różne też same dają dużo powiedzmy owoców, jakichś powiedzmy nasion i tak dalej. A szef stada tego? Szef stada tego, no to jest powiedzmy, tutaj mamy dwa takie odyńce równoważne, leżące tam powiedzmy sobie obok oczka, wylegujące się, no mniej więcej podobnej postury i tak dalej, natomiast one tutaj raczej sobie tak żyją. Dość zgodnie jakoś teraz. Czyli... pewne sprzeczki będą, no bo huczka się zbliża, ten okres powiedzmy godów i tak dalej, więc troszkę będą ze sobą opowiadać, tam się uśmiechać do siebie, jak to czyli mają co pokazać. Pan dzik to? Odyniec. A pani dzikowa? Locha. Małe dziki? Małe dziki. Małe dziki. Przecinki, przelatki, no tam z łowieckiego powiedzmy, z łowieckiej terminologii. Różnie się określa, różne powiedzmy rocznikowo, tak, pasiaki, no to te najmłodsze, wiadomo, u nas tam samitkiej wiosny, gdzieś tam też można często pooglądać właśnie takie świeżo narodzone, no bo jednak tutaj kontakt jest dość bliski, także jakby nie było, no jest to wszystko na pewno dużo łatwiejsze do pooglądania niż w lesie, bo jak ktoś zobaczy małe dziki w lesie, no to jednak powinien szybko zmykać, jak to tam różne czyli bajki. Pytanie, dzik jest dziki, dzik jest zły, trzeba się go bać? No, to znaczy, jak z każdym zwierzęciem, trzeba mieć przed nim respekt, czy bać. No raczej dziki nie biegają za nami, robiąc nam krzywdę, to raczej w drugą stronę ludzie do pewnych takich zachowań są zdolni, zwłaszcza jak dzik komuś tam ziemniaki wyjada, czy kukurydzę, inne rzeczy, no to tam raczej mile widziany nie jest. No, ale trzeba się bać. Ale no trzeba mieć, tak, no, tą rozwagę, jest to mocne, silne zwierzę, tak, no i bardzo inteligentne, co warto wiedzieć, że no, cwaniaki są niezłe. Jak ta inteligencja się tutaj... Może jak ją można zaobserwować? Jak się dogadujesz z Maciejem, Maciejową? Wbrew pozorom one słuchają. Tak? Jak się do nich mówi, patrzą na ciebie i słuchają. Tak. Warto o tym wiedzieć, że dziki jako nocne stworzenia dysponują bardzo mocnym węchem, z którego słyną, ale też bardzo mocnym słuchem, natomiast wzrok mają słaby, także bardziej słuchają, jak patrzą na to, co robią. No jeżeli chodzi o inteligencję, ogólnie udowodnione jest, że świniowate, tak, no, są jednymi z bardziej, powiedzmy, inteligentnych istot, no może nie tak jak my, chociaż no, gdzieś tam też niedaleko mają i do nas,
Natomiast tu przynajmniej po naszych dzikach, no to właśnie widać fajnie czasami po jakichś tam podejściach, jak któryś chce coś ugrać, gdzieś tam widzą, że ktoś na przykład z daleka z wiaderkiem jakimś kojarzy, na przykład jakieś tam dosłownie dana osoba idąca z danego kierunku o danej porze, oznacza to, że ktoś coś dobrego na przykład przyniesie. Potem od razu widać, że i pamiętają i potrafią się tutaj właśnie w różne kombinacje bawić. Są takie, które potrafią obejść system gdzieś tu na przykład jakieś tam z w warunkach letnich bardziej widogronko gdzieś tam rośnie i tak dalej na ścianie, powiedzmy tutaj na tym naszym klifie, no to są takie, które potrafią dosłownie tam obejść system, by tam przypadkiem inne też nie wiedziały, którędy i na przykład się wydrapać w takie miejsce, potem nam trawniczki niszczą i tak dalej, no jak to dziki lubią raz za czas troszeczkę przeorać teren, także no mają swoje sposoby, a tutaj powiedzmy, no jakby nie było, no są to takie stworzonka, które różne ciekawe rzeczy wymyślają, nawet włączając te jakieś tam próby wyotwierzenia, otworzenia jakiejś furteczki, rozbiórki tam jakichś innych elementów, także no z naszego punktu widzenia dają nam roboty, to jest trochę, natomiast no one się najpewniej z tego tytułu dobrze bawią. Dla najmłodszych widzów, pracujecie z nimi na pewno już długo, może jakieś śmieszne anegdoty o dzikach, no są troszkę zabawne, szczególnie te małe, może coś śmiesznego też robią. To znaczy, no są zdolne, ogólnie nie wyglądają na jakieś takie, powiedzmy, jakby powiedzieć, artystycznie uzdolnione stworzenia, natomiast mieliśmy tu kiedyś takiego częściowo odhodowanego przez człowieka dzika, który do nas trafił. No to był taki dzik, który dosłownie potrafił na tylnych nóżkach sobie stanąć i na przykład prosić o coś, co się można było dorykać. Trochę jak piesek to wyglądało, no inny z twarzyczki, natomiast rzeczywiście no dość zbieżne potrafią czasami rzeczy robić. No i same dziki w sobie, mało kto wie, są bardzo skoczne właśnie. Tutaj jakieś takie mury, nie mury i tak dalej. Tak naprawdę duży problem dla takiego dzika to nie jest, bardzo dobrze się wspinają, potrafią jakieś tam wyższe nawet obiekty przeskoczyć, gdzieś tam odbić się, przejść. To też tak a propos tam wymyślnych teorii, jak tam z dzikami miały być, powiedzmy, większe problemy tworzenia murków, że jak dzik idzie, to on tam nie widzi wyżej niż łeb sięga, no a się okazuje, że akurat są stworzeniami, które sobie z takimi rzeczami poradzą, jak tam biegną gdzieś przez las, przed czymś trzeba uciekać, albo kogoś gonią, to jakieś przewrócone drzewo potrafią przeszybować, przeskoczyć, także no są stworzeniami, które mimo wszystko są dość wysportowane. A te dziki mają swoje imiona? Niektóre tak. Niektóre tak. Tak, największy zawsze jest Maciek. Na przykład. Aha, Maciek. Macio, no jakoś to tam. Okej. Okay. No tak z reguły to nie. Brzydko tak krzyczeć przy ludziach, ty świnio, chodź tu albo coś. Macio i jest jakoś tak przyjemniej. Bardziej ludzko.